część trzecia. Więc panie zawsze mnie chwalą, zawsze. To jest tak, że w każdym sanatorium, w którym jestem, panie sprzątające wchodząc, zawsze mnie chwalą, że u mnie ładnie pachnie. U mnie jest wywietrzone i ładnie pachnie. No i ja nie brudzę, nie wnoszę jakieś błoto czy coś, bo te buty zawsze stawiam przed wejściem na reklamówce, żeby obsiekło i tak dalej. I chodzę wszędzie albo na boso, albo w papuciach. Więc no, naprawdę jestem takim, no powiem, dbającym o czystość, no bo to i komfort pracy, komfort spania, życia, no i też przed ludźmi nie ma wstydu. Więc panie sprzątające mają miejsce sprzątania, jedynie a propos tych śmieci. Jeżeli codziennie, no pierwszego dnia i drugiego, to wiadomo, nabrudzicie tych śmieci, macie dużo, no bo się rozpakowujecie, idziecie też na zakupy, no bo to zawsze tak jest, jak was wypuszczą z domu, to chcecie coś tam sobie kupić i w ogóle, więc tych papierów, folii i tak dalej macie sporo, ale potem już się robi mniej, bo jedzenia jest full, że zawsze jest się najedzonym maksymalnie, więc nic nie kupujecie, więc jedynie jakieś tam prezenty, ale to też nie, chociaż ja rozpakowuję ostatnio tu, żeby właśnie nie nosić dużo tych rzeczy, ale przeważnie już potem jest mniej tych śmieci. Tylko wiadomo, takie biodegradowalne, no wiadomo, no śmieci jak śmieci. Więc no te dwa razy w tygodniu to jest trochę przymało, żeby ten kosz opróżniać, tym bardziej u kobiety. No my mamy też te swoje dni, więc też no te śmieci powinny być wyrzucane no przynajmniej co drugi dzień. Ale zawsze pani zauważą, że ja też, jak już mam więcej, to wiązuję na supełek, stawiam przy koszu, więc panie mi dają później, już następnym razem. To już się wszędzie to sprawdziło, że pani nie muszę prosić, tylko panie mi zawsze dają dwa dodatkowe woreczki. Czyli jeden wkładają do wolnego kosza, a potem jeszcze na wieszaczku dostaję drugi. Więc po prostu już później mam przez ten czas. I to nie ma znaczenia, czy jest spontane co drugi dzień, czy dwa razy w tygodniu tylko, bo tak po prostu dostaję. Kiedy mamy te swoje dni, zawsze mi trafiają, zawsze jak jestem, czy jestem na 3 dni, na 2 tygodnie, czy na 3 tygodnie, zawsze mi to trafia, więc tylko jak panie mi dają papier toaletowy, bo jest oczywiście w gratisie, to jeszcze poproszę wtedy o jedną rolkę, panie nie mają nic przeciwko, zawsze tłumaczę, że no potrzebuję, bo się zużywa po prostu wtedy więcej tego papieru, więc dostaję jedną, a zawsze dostaję i tak dwie dodatkowe rolki. Także panie sprzątające są bardzo miłe, zawsze warto im podziękować za swoją pracę. Tutaj gdzie jestem w Mewie, znowu w Muszelce, przepraszam, taki wystrój loftowy, zobaczymy, który pokój dostanę teraz. Tutaj było lustro, no nie było sprzątane, nawet jak kiedy ja miałam oddawany pokój, nie było co prawda palców zostawionych na szybie, ale no ramka drewniana, więc widać było kurz. Ale myślę, że panie później też posprzątały bo my to już byliśmy ostatnim turnusem, bo całkowicie zamknęli wtedy sanatoria. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? To porównanie, ale się rozgadałam, ale trzy filmiki będą, no będziecie mieli słuchania. O, jeszcze mi się tak przypomniało, a propos tego sprzątania, to sprzątanie na zewnątrz. W Inowrocławiu codziennie, dzień w dzień, jeżeli jest pogoda, to panowie chodzą z tymi odkurzaczami, odkurzają liście, żeby nie było na chodnikach ślisko. Jeżeli pada deszcz, to zaraz, raniutko, 6 rano, oni już chodzą, nigdy ich zima ani deszcz nie zaskoczy, z łopatami i po prostu zabierają kałuże z chodników. Kiedy jest lód, to zaraz chodzą i stukają pole, posypują solą, piachem i pozbywają się, żeby ludzie po prostu się nie przewrócili. Także jest cały czas czysto. Kiedy jakieś gałęzie w parku zwisają, chodzą, ścinają. Przyjeżdża na przykład samochód, jak nie dają rady, dźwig, ścinają. Cały czas tam jest bezpiecznie. Tak samo tutaj w Kołobrzegu. Cały czas coś się dzieje, jak gdzieś tam jakaś wichura przeszła, czy nawet nie, jeżdżą samochody, chodzą panowie po parku, po lesie, sprawdzają, czy gdzieś nie trzeba obciąć tej suchej gałęzi, czy gdzieś nie trzeba kwiatków przebrać, bo jakaś tam bratki rosną i inne stokrotki, a jakieś tam perze wchodzą, zaraz przebierają te kwiatki, liście. Liście też chodzą z tymi dmuchawkami i po prostu z promenad i innych chodników je zdmuchują. Także jest bezpiecznie, czysto i fajnie. Nie zauważył, aha, i kosze. Kosze codziennie są opróżniane na zewnątrz. Czy jest mało w śmieciach, czy jest dużo,
chodzi pan czy panowie więcej tam, chodzą po parku po prostu i te śmieci sprzątają. Także tutaj porównanie jest wszędzie na plus. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba to już by było wszystko. Przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, od czego to zależy, ale to chyba od widzimisia pana lekarza albo po prostu od dnia, bo to chyba regulaminowo to nie jest, że tak powiem, spisane. Chodzi o to, że jak dzisiaj jadę do sanatorium i mam na przykład od dziś wizytę, od dziś pobyt. Dzisiaj mam pobyt, jestem w sanatorium. I teraz tak, wiadomo, no do Kołobrzegu jeździmy zawsze dzień wcześniej, bo to za dużo kilometrów, no bo tam 350 trzeba jechać. No do Inowrocławia jadę z dnia na dzień, no bo mi się nie opłaca bardziej na dzień jechać wcześniej. I teraz tak, dziś zaczynam o 8 godzinie, najlepiej żeby być, bo rano jest lekarz i tak dalej. No wiadomo, ludzie też nie przyjeżdżają nieraz, nie zdarza im się przyjechać dzień wcześniej, więc przyjeżdżają też tego samego dnia, więc cały dzień lekarz przyjmuje, bo do 22 muszą mieć pobyt. I teraz chodzi mi o to, że ja będąc rano mam przydział jeszcze, zdarza się tak, że niby jest od obiadu, czyli śniadania nie mam wliczonego, ale na obiad już mogę iść, czyli śniadanie jeszcze tego samego dnia, mimo że mam gdzieś przydział, to śniadanie nie mam wykupionego, nie wiem czemu. A zdarzyło mi się tak, że panie mi, biorąc stolik, było jeszcze przed śniadaniem, więc panie pozwoli mi po prostu usiąść i zjeść śniadanko. To było wino Wrocławiu. Więc to zależy od widzimisia pań kucharek. Dwa, zabiegi też są i tego samego dnia, czyli już dziś zaczynam, dziś już mam zabiegi, ale przeważnie jest tak, że cały jeszcze ten dzień mam wolny. Czyli zawsze mówię, a mogę jeszcze spędzić go z rodziną, tak, może pani od jutra mamy, już zapraszamy na zabiegi, kartę dostanie pani dzisiaj w ciągu dnia, żeby pani mogła zdążyć na zabiegi, zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem od czego to zależy, trudno stwierdzić raz, tylko nie wiem, czy wam mówiłam, przydarzyło mi się tak w Inowrocławiu, że dzisiaj mnie przywiózł mąż, poszłam do lekarza, wszystko załatwione, dostaję kartę, a się okazało, że godzinę temu miałam zabieg. No to ja szybko lecę, mówię, że nie, że godzinę temu, tylko 15 minut temu powinnam mieć zabieg. A ja tak lecę, szybko mówię, ale ja dopiero od lekarza wyszłam, dopiero kartę załatwiłam, a pani mówi, ale teraz nikogo nie ma, to jak pani ma, a to jeszcze był wodny strój, słuchajcie, wodny strój. Pani mówi, jak pani ma na strój, to zapraszamy. Ja mówię, tak, ale mam w samochodzie, jeszcze nie mam, a jeszcze nie miałam przydziału pokoju, bo był sprzątany pokój. Słuchajcie, deszcz padał, ja do tego samochodu na parking, grzebię w tym. Znając mnie, to wiecie, ja mam wszystko poukładane, wiem gdzie co jest, więc tylko po prostu otworzyłam torbę, walichę, wyjęłam strój, ręcznik i nic nie mówię, zaraz wam wszystko opowiem i tylko lecę na ten zabieg, daję kartę, a pani to mówi, czemu się pani spóźniła? Ja mówię, proszę pani, ja się nie spóźniłam. Ja 5 minut temu wyszłam od lekarza, dostałam kartę, a pani tutaj da tej godzinę i po prostu lekarz, żeby mnie zwróciła uwagi, że to już, to nawet bym teraz nie przyszła na ten zabieg, bo bym nie wiedziała. A ona mówi, a co pani taka mokra? Ja mówię, no bo nie dostałam jeszcze pokoju, przydziału i musiałam się przebrać w samochodzie. Ona, a no trochę, wiecie, taka była zdezorientowana, najpierw podniosła na mnie głos, wiecie, bo nie wolno się spóźniać, ale później była taka zdezorientowana i po prostu, no dobra, to pani już idzie. I tak powiem wam, że na mnie była zła, że ja miałam zabieg na już. No ale to tylko raz mi się takie coś zdarzyło. Też nie wiem do dziś, od czego to zależy, a propos tego, czy jeszcze dzień mam wolny, czy po prostu już mam zabiegi. No i co? No i to tyle by byłoby. Takie porównanie. Macie dużo słuchania, oglądania. Powiem wam tylko, właśnie teraz już jeszcze jest koronawirus, więc takie porównanie nie do końca, ale mam nadzieję, że już za rok ten koronawirus trochę odpuści i po prostu już będzie wszędzie normalnie. To też wam wrzucę filmik porównania, jak to już teraz wygląda bez koronawirusa a propos pobytu w sanatorium. Także dzięki wielkie za uwagę, dzięki za wyrozumiałość, pa, pa.